oczywiście taki fajny skuter Piaggio MP3 Urban. Skuter przyjechał do nas aż z Wielkiej Brytanii specjalnie na naprawę, ponieważ serwis Wielkiej Brytanii stwierdził, że nie potrafi naprawić układu blokady zawieszenia. Są tam jakieś chyba błędy, coś tam piszczy, motor się nie wkręca, nie jedzie, jedzie do 30, blokuje i staje i zaś tak dookoła, dookoła. Moi drodzy, więc tak, dla potwierdzenia pokażę wam, że z UK, no nie mogę całej rejestracji pokazać, nie? Także widzicie, że z Wielkiej Brytanii, żeby... Co my tu mamy do zrobienia? No musimy przede wszystkim zdiagnozować, co go tam boli, bo to jest, od tego trzeba by głównie zacząć. Co go tam boli, podłączymy sobie pod system diagnostyki w komputerze i zobaczymy, co się z tym dzieje. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Włączę stacyjkę. No i piszczy nam tutaj zawieszenie. To wygląda, jakby to zawieszenie było cały czas zablokowane teraz, a jest odblokowane. Więc tutaj jest jakiś mały paradoks, bo gdy ta kontrolka świeci, to zawieszenie powinno być sztywne, tak? Więc coś tutaj jest nie tędy. Zobaczę, próbuję go odblokować i nie odblokowuje się. Zablokować też się nie da. Wyglądałoby to tak, jakby nie wiem, jakby ten silnik, nie wiem, jakby to było zablokowane po prostu. A klient mi powiedział, że z dnia na dzień to się stało jakoś, nie wiem, dobra. Serwis tego nie potrafi zrobić, twierdzą, że oni sprzedają takie motocykle w Wielkiej Brytanii z niedziałającym układem blokady. Nie wiem, jak to przechodzi przegląd, ale dobra. Zobaczymy sobie, czy jesteśmy w stanie przekręcić silnik w miejscu serwisowym. Tam jest takie miejsce serwisowe na śrubokręt płaski, żeby to przekręcić i spróbować odblokować. Myślę, że to będzie widać, moi drodzy, podłączę sobie interfejs do wtyczki diagnostycznej. Tam jest taka wtyczka diagnostyczna 3-pinowa. Jak to widzicie, o tak, teraz widać. Zaraz wam pokażę, gdzie się to wpina. W tym modelu, jak w większości, mamy pod siedzeniem wtyczkę diagnostyczną. Oczywiście nasz włączy się po Bluetoothie. To. Podłączone. Teraz możemy spróbować je połączyć z komputerem, który nam pokaże, jakie my tam mamy błędy. System mam już uruchomiony i teraz wybieram sobie pojazd Piaggio MP3 Urban i 300i. Zaczniemy sobie diagnostykę od układu blokady parkowania. To się nazywa tutaj tak potocznie parkowanie. Oczywiście musimy włączyć kluczyk na on. Jak słyszycie, cały czas piszczy i kontrolka żółta świeci. Ja wam to zaraz pokażę. Chociaż powinienem na początku. Podłączamy się. Jak widzicie, mamy tutaj usterki. Potencjometr to jest aktywny błąd, który mówi o tym, że ten potencjometr albo jest uszkodzony, albo odłączony. Czujnik zajętości fotela kierowcy albo odłączony, albo uszkodzony. Zapamiętany błąd motoreduktora i jest coś z EEPROM-em nie tak tutaj w tym, moi drodzy, w tym komputerze, w tej jednostce centralnej, która steruje nam całym zawieszeniem. Więc zobaczymy, co się tam dalej dzieje. Ja sobie to zapiszę po prostu do wydrukowania. Taką diagnostyką możemy poznać całą historię pojazdu, który sprawdzamy. Wiemy, kto co robił, kto co grzebał, co się tam w ogóle działo, prawda? Dobrze, jeszcze tych błędów nie będę kasował.
odłączamy się teraz od sterownika układu zawieszenia. I teraz się podłączymy na przykład do immobilizera. Start. Jak widzimy, też jakaś zapamiętana jest funkcja uszkodzenia immobilizera. Też ja to sobie wydrukuję, żeby klient wiedział, co z tym pojazdem się działo. Ok. Podłączymy się do tego i jeszcze zostanie nam wtrysk i benzyna, tak potocznie się to nazywa, żeby sprawdzić, co dzieje się z układem wtryskowym sterowania silnika, silnikiem. Podłączamy się. I co tutaj widzimy? Wskaźnik możliwości uruchamiania silnika. Aktywny błąd, coś jest uszkodzone. Kontrolka ASR. Nie wiem, dlaczego zapamiętany mam, bo tutaj ASR-u chyba nie ma. Musiałbym zobaczyć. Błąd nieokreślony. Z reguły powstaje w wyniku słabego akumulatora i kiedy go próbujemy odpalić i silnik nie ma już siły przykręcić, wszystkie kontrolki gasną, to taki błąd się pojawia, bo coś się dzieje z pamięcią, z przesyłem danych po kanie i coś tam po prostu jest nie tędy. Dobra, zróbmy teraz tak, skoro wiemy, co tu mniej więcej jest, dobra, to jeszcze sobie wydrukuję, żebym ja wiedział, o co chodzi. Spróbujemy to sobie wykasować te błędy. Kasujemy. O, zobaczcie, kontrolka ASR mamy wszystko na zielono, ale tu mamy dalej te dwa błędy nieokreślone na czerwono. One cały czas te błędy występują. Więc coś jest tutaj nie tak, chyba przez transmisję płukanie tam danych. Aktywację. Tu mamy regulację, przyuczenie przepustnicy, reset parametrów samoprzystosowawczych. Naprawdę mnóstwo funkcji ma taki program, w którym dużo możemy zrobić. Spróbujemy teraz wykasować błędy dotyczące blokady. Parkowanie. Włączymy się. Już mamy włączony. Musimy anulować, bo coś tu nam nie da się. Coś tutaj jest tą komunikacją monitorzy. Muszę wyłączyć i włączyć ponownie. Do systemu diagnozowania, do systemu parkowania i kasujemy błędy, zobaczymy, co się pokaże. Ok, jak widzimy, potencjometr już się skasował, tu mamy wszystko ok na zielono, tylko zobaczymy, co się stanie, jak my spróbujemy motoreduktor zablokować, bo on w ogóle nie działa. Więc czujnik zajętości fotela jest na pewno walnięty, więc trzeba by coś z tym spróbować zrobić. Dobra, tutaj mamy wszystko. Przechodzimy do motocyklu. Mam taki mały śrubokręt. Mały, długi śrubokręt, cienki, żeby tam wejść. Za chwilę Wam pokażę, gdzie znajduje się ten cały... O, włączyłem światło w kamerze. Gdzie jest ten punkt serwisowy. Można tym przekręcić i sprawdzić. Dokładnie tutaj za tym wężem, akurat w tym modelu jest to ciężkie, dostępne. O, tu jest na takie wejście na płaski śrubokręt i przekręcając tutaj możemy ruszyć silnik. To służy do kalibracji po wymianie potencjometru, ale zobaczymy, co da się zrobić. Ja tam sobie po prostu tylko wejdę śrubokrętem i zobaczymy, co tam da się zrobić. Może się uda. Thank you.
Powiem wam, że tam nawet drowka nie ma w tym silniku. Masakra. Wezmę kamerę inspekcyjną i zobaczymy, nagramy sobie. Są dwa układy. Jeden układ jest od przechyłu, a drugi układ jest hydrauliczny, który po prostu blokuje nacisk amortyzatorów, że one były sztywne, bo wiadomo, gdyby zablokować przechył, no to amortyzatory i tak by się uginały. Co za tym idzie, motor byłby wywrotny, także no bez sensu robota, nie? Także wszystkim steruje ten motoreduktor. Niestety silnik stoi, ja muszę zdemontować całą pompę. Nie wiem, czy w ogóle jest jakieś tutaj, powiem tak, układ jest zablokowany, a nie ma ciśnienia, no nie wiem, czy jest zablokowany. Wygląda mi to, że ta linka jest naciągnięta. Powiem wam, trochę zgłupiałem, bo trudno trafić za kimś, kto coś zrobił i teraz szukajcie tej usterki, bądźcie mądrzy, prawda? Zresztą jeśli pracujecie, niektórzy z was przy tym to wiecie. Dobra, ja spróbuję to zdemontować wszystko, zobaczymy. Jak widzimy, mamy to tutaj już rozebrane. W większości zobaczymy, jak to wygląda kwestia potencjometru. Potencjometr nam się wykasował, ale ktoś go tutaj chyba podłączył z powrotem. Czemu był dalej jako błąd? Dobra, wypinamy to sobie z wszystkiego. Tutaj mamy silnik do motoreduktora. I słuchajcie, teraz w tym momencie jest bardzo ważna informacja. Widzieliście, odłączałem przed chwileczką silnik motoreduktora, ten, który steruje tym całym układem, tym ślimakiem. Ja to będę rozbierał, więc będziecie mogli to zobaczyć. Jedna moja przestroga, moi drodzy, nigdy, ale to przenigdy w życiu nie podłączajcie tego na krótko do akumulatora. Jeśli chcecie sprawdzić, bo możecie uszkodzić sobie całe koło, miejsce w kole, które po prostu się zablokuje w pewnym momencie i przekręci. Podłączać możemy tylko wtedy, kiedy ten silnik jest rozłączony z motoreduktorem. Wtedy to koło będzie, ta przekładnia ślimakowa będzie się obracała cały czas, nie będzie miała oporów. Więc tylko i wyłącznie wtedy możemy podłączyć sobie do akumulatora. Ale nie zalecam tego robić w motocyklu, jeśli to jest wszystko spięte, bo uszkodzicie sobie motoreduktor, to całe koło zębaty przekładni ślimakowej. No i wtedy już macie kolejne wydatki, więc to się źle może skończyć, więc naprawdę przestroga dla was, nie róbmy w ten sposób, bo można sobie zrobić więcej szkód niż pożytku. Jestem po jakimś czasie kombinowania z tym moim statywem. Nie przejmujcie się tym tutaj, co widzicie, bo ja tutaj pracowałem nad, że tak powiem, usprawnieniem swojego statywu. Także pracy mam mnóstwo, nie zawsze mam czas posprzątać, ale dobra. Kto nie pracuje, ten ma czysta, a kto ma dużo pracy, to nie ma czasu posprzątać. Ja jestem tego zdania. Najpierw się, żeby robota była zrobiona. Dobra, co tym mamy do zrobienia? Widzę, że tutaj to jest, widzieliśmy na kamerze, że inspekcyjnej, że coś tutaj mam uszkodzone. Ja wezmę sobie jeszcze raz jakiś śrubokręt taki płaski, żeby można było się tam dostać. Taki wąski, specjalnie do tego celu przeznaczony. No i powiem wam, że ten silnik stoi. Powiem tak. Ja podejrzewam, że albo ten silnik ktoś na krótko podłączył i się uszkodził, albo coś tutaj jest nie tak w tej przekładni, więc demontujemy silnik i sprawdzimy, co w tym siedzi. Dobrze. Odkręcamy. We'll be right back.
oczyszczalny akumulator litowo-jonowy. Nie będziemy reklamowali firmy za darmo. Taki no, leciutki. On waży jakieś, nie wiem, nawet nie pół kilograma. Dobra. Podłączamy akumulator, zobaczymy, co się dzieje. Silnik pracuje, ale... Słychać w tym silniku jakieś łomotanie. Co nie najlepiej mu wróży. Niestety musimy go rozebrać i zobaczyć, co dzieje się w środku. Teraz taka uwaga, słuchajcie, jeśli będziecie to rozbierali i coś z tym nie uda wam się tego czegoś naprawić, nie miejcie do mnie pretensji, że wam się nie udało. Do czego teraz dążymy, moi drodzy? Musimy sprawdzić, czy gdzieś tutaj wirnik się nam nie przyciera o magnesy. Ale jak widzimy, wszystko jest w najlepszym porządku. Wirnik bardzo ładnie wyważony jest. Tu jest sucho na tym łożysku węglowym. Z węglików spiekanych. Więc jest ok. Podejrzewam, że cały problem blokady był tutaj na rozwalonym tym całym wpuście na śrubokręt, bo to jest strasznie rozpierniczone. Powiem wam, nie wiem, czy to jest przykręcone, czy to jest nabite, bo w całości to nie jest zatoczone, nie chce mi się wierzyć. Nie mogę dojść do komutatora, ale powiem wam, że bardzo fajnie to jest wymyślone. Zobaczcie, nawet są filtry i kondensatory przeciwzakłóceniowe, żeby nie zakłócało to komukolwiek, czegokolwiek. Żeby żadnych pików nie było, no tym bardziej, że mamy dużo elektroniki w tym, więc te piki, takie skoki napięcia przy włączaniu, włączaniu i pracy takiego silnika są niepożądane. Więc dobra, ja to spróbuję jakoś tutaj zdemontować. Jeszcze nie wiem jak, moi kochani. Ja nie wiem jak to jest zamontowane, czy to jest nakręcenie. To nakręcenie może być, na gorąco jest na... Powiem wam, są jaja teraz. Bo chciałbym to sobie włożyć na tokarkę, elegancko, leciutko tę krawędź zewnętrzną nożem zebrać tutaj na końcu, żeby to miało jakąś średnicę normalną. Ale nie damy rady, nie chciałbym tego tutaj zepsuć. Komutator jest ok, szczotki są ok. Jeszcze jest połowa szczotek, więc... Słuchajcie, delikatnie to obszlifowałem na szlifierce. Na pewno... Ktoś by powiedział, dlaczego ja tego nie dogiąłem z powrotem. Słuchajcie, jeśli ja bym to próbował teraz dogiąć, to jest bardzo twardy materiał i kruchy, to mogłoby mi pęknąć. Wtedy nie byłoby możliwości kalibracji tego potencjometru i tego zawieszenia. Także postanowiłem to po prostu dogiąć, żeby to było w ten sposób. Dobra, ja mam to mniej więcej gotowe. Tutaj wszystko widzę, że jest ok, bo ten silnik się nawet obracał. Spróbujemy to złożyć z powrotem. Nasmaruję to łożysko delikatnie. No i zobaczymy, co będzie dalej. Więc tak, umyłem to bardzo dokładnie, wydmuchałem sprężonym powietrzem, żeby tu się nie dostał żaden piach, nic takiego. Jeszcze zostało mi do umycia koło zębate, które idę właśnie myć i zaraz wracam z umytym kołem, bo zapomniałem je umyć, a już kręcę film. Wszystko już umyłem, wyczyściłem, jest suche. Teraz przychodzi czas na to, żeby to po prostu złożyć w całość, prawda? Zobaczymy, jak nam wyjdzie to wszystko. Ja sobie po prostu nasmaruję to troszeczkę to gniazdo łożyska, żeby ono mi lepiej wchodziło. Bo jak widzieliście przedtem, ono bardzo ciężko się wyjmowało, no ale to też musi być spasowane. Wiadomo. We'll be right back.
teraz spróbujemy znowu włączyć już samym układem złożonym na smarowanym. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Mam nadzieję, że to nam gdzieś nie wskoczy. A. Widzicie, gdzie jest problem? Zobaczcie, gdzie jest problem. W tym momencie. A, w tym uszkodzonym momencie. Dobra, musimy to jakoś postawić sobie na czymś, żeby nam to się nie wypychało. Żebyśmy mogli to przetestować. Zaraz, co ja tu mogę? Aha, dobra, mam taki kawałek styropianu. Może by to koło było w powietrzu. Zobaczymy teraz. Obserwujemy. O, zobaczcie, w tym momencie się blokuje koło na uszkodzonym odcinku. O, już jest zablokowany silnik. Dupa zimna, zmoczona, jak się to mówi. Więc musimy to ręcznie przesunąć. O, po prostu tutaj się zaciera to koło. Ja widzę, że to potrzebuje chyba czasu, żeby się dotrzeć albo podczyścić, bo... Już stoi. Masakra, w tą stronę nie chcę iść. Wiecie, coś tam się dzieje z tej strony. Akumulator pada. Okej, w tej pozycji go zostawimy. Ja to zamknę teraz, nasmaruję to jeszcze tą oś i zobaczymy, jak to wszystko będzie nam pracowało. Powinno być ok. Powiem tak, przez chwilę przeszło mi przez myśl, żeby tą uszelkę położyć na silikonie, ale myślę, że zostawimy tak jak jest, przykręcimy, wyczyścimy, powinno być ok, nie powinno być żadnych problemów. Silnik mamy złożony, słuchajcie, nasmarowany, wyczyszczony, wszystko jest ok, ustawiamy go sobie w tej pozycji, żeby pracował po tej bieżni, która nie jest zużyta, więc powinno być wszystko dobrze. Tutaj sobie tylko oblepimy to taśmą izolacyjną, żeby... Mamy to przygotowane, już nie podłączamy pod akumulator, zamontowałem wtyki do kostki. Lecimy z samym motoreduktorem. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Znaczy, powiem wam, że na pierwszy rzut oka już wszystko dobrze. Chyba tego nie będę rozbierał, bo to jest naprawdę rzecz, która się bardzo, bardzo rzadko psuje. I nie chciałbym, żeby się tutaj coś jeszcze bardziej pokiczkało, po prostu tylko to wyczyszczę. No, nie będę dotykał, naprawdę. Moi drodzy, niestety muszę ten film podzielić na dwie części, dlatego że założyłem ten motoreduktor i ten silnik znowu się zablokował. Niestety będę musiał przełożyć tam nowy silnik, który mam w swoich zbiorach, już zakonserwowany, przygotowany do wymiany. No i w ten sposób będę to musiał naprawić. Muszę to znowu zdemontować, znowu założyć nowy silnik i sprawdzić, co się dzieje. A tamten spróbuję naprawić i po prostu odłożyć sobie go na półkę jako sprawny.
z racji tego, że czas mnie goni, bo mam naprawdę mnóstwo pracy, chcę to skończyć i niestety dwie części, bo dzisiaj już jest późno, jest za 27 wieczorem, więc jestem też zmęczony. No i do następnej części. Pozdrawiam serdecznie.